palce. Nie posiadasz końców na paczki i składy? W takim razie wbijaj na superkońcy.pl. Masz tam dostępne końce na każdą platformę, najlepsze ceny oraz nowe, bezpieczne metody dostawy. Użyj kodu ADRIAN, aby otrzymać 5% zniżki. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Siemanko, z tej strony ADRIAN i witam was w kolejnym Pack & Play'u na moim kanale. I dzisiaj moim gościem i przeciwnikiem jest Dev. Witam i dziękuję za zaproszenie do tego pojedynku. Mam nadzieję, że znowu jak w tamtym roku poleci Toty. Nie z tobą oczywiście, ale tutaj trafiłem Toty, otwierając jedną paczkę w Pack and Play. Więc mam nadzieję, że to będzie właśnie ta jedna specjalna paczka w tym odcinku. Życzę ci tego i mam nadzieję, że ja też coś trafię. I Dev, powiedz proszę jedną cyfrę od 1 do 9. 5. 5, także 5 łapek w górę, moi drodzy, jak dobijecie, to będziemy wszyscy skakać z radości. No a dzisiaj co? Prosta sprawa. Po jednej paczce za 100 tysięcy otwieramy. Później gramy, przegramy. Później gramy, przegrany pikseluje. Jak zawsze w Pack and Play'u. Oczywiście też wbijajcie do Deva, bo tam rewanż. Drugie spotkanie będzie się działo na pewno. No i moi drodzy, oczywiście subskrybujcie także kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków i klikajcie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o filmach i streamach. Też, no i co, Dev, jesteś gotowy? Jestem gotowy na otwarcie paczki numer 1. Dobra, okej. Okay. To teraz za końcy czy za FIFA Pointsy? Otwieram za FIFA Pointsy, szkoda mi końców. Dobra, trochę. To ja też otworzę za FIFA Pointsy na swoim odcinku, także co? Lecimy. Raz, u mnie. Dwa, trzy. Leci. U mnie poszło. Okej, okay. Zobaczmy. No jest fajnie, no. Tak? Jest fajnie. Okej, okay, no mówisz, że pozytywnie. U mnie mieszane uczucia, że tak się wyrażę, aczkolwiek myślę, że no, że jest tutaj szansa jakiegoś tam powodzenia. No, ta paczka jest taka. Mam bardzo dużo zawodników, których normalnie brakuje. I ja ich mam teraz pod dostatkiem. To ja ci powiem, no, że... O, dobra, jednak nie będzie. Miałem powiedzieć, że to będzie bardzo śmieszny odcinek, ale jest bramkarz. Będzie jest okej. Okay. Dobra. No właśnie, tych panów to ja mam pod dostatkiem, więc jakbyś chciał, to ci mogę nawet jednego pożyczyć. O, świetnie. No, dobrze, więc... to co? Lecimy sklejać składy i słyszymy się, moi drodzy, tak, za chwilę. Tak, dokładnie. Sklejamy coś z tego, zobaczymy, co poleci. Co się ułoży, a nie poleci. Także okej, moi drodzy, tak wygląda moja jedenastka. No jak widzicie, jedna liga tutaj przeważa, szczególnie w środku boiska i na obronie. Generalnie nie wygląda to tak tragicznie. Myślałem, że będzie gorzej, jakieś tam zgranie mamy, jakoś to tam wygląda. Tutaj tą naszą główną gwiazdę w postaci tego informatorza udało się wcisnąć bez problemu, bo on tutaj jak najbardziej pasuje. No i teraz lecimy zobaczyć, co Dev ma w składzie i przede wszystkim, co trafił. Zapraszam. Zapraszam wszystkich do tańca. Czuję taki wpierdziel trochę, szczerze. Czujesz? Czuję? Jak to w tym filmie było? Czuję? Czuję? Wyślij zapro, niewiasto. Bo za chwilę w ciebie wjadę jak w ciasto. O nie. Woo! Wiem, że, to nie ten okres, ale trafiłem zawodnika, który będzie w Team of the Season. Okej. Okay, na 100% go kojarzysz. Pokaż dzika. Bo pewnie niejednokrotnie orał twoich zawodników. O. Oczywiście. Kojarzysz pana? Tak. Ale ty masz w ogóle połączenie tutaj na tym. Bramkarz bez grania. I no, to jest, chłopie, dla mnie tak. Buena nowina. Ty masz 80 grania, ładnie. No jak, ale ty masz lepszą ocenę. Tylko kurde, Antonio, to jest Adama? U ciebie jest Adama na prawym tak, napastniku? Dokładnie tak. Ej, ty w ogóle nie patrzyłem, kto tam u ciebie poleciał. No, nie ma na co patrzeć, powiem szczerze. Jaka najlepsza karta ci poleciała? No ten Inform jest najdroższy, no a oprócz tego to i ty miałeś Informa? Jimenez 8-4. No. Ja w ogóle nie zwróciłem uwagi na twój skład, naprawdę. Miałem Informa na SPD-ku jest. Ale ogólnie to skład plackowaty dość mocno, więc niestety. O, Bonaventura. A, czerwone! O. Nie! No! O! Dawaj! I Turmeniku! Nie! Ten bramkarz bez zgrania nic nie obroni przecież. Dobrze, jednak obronił, tak jest. Ale to nie było time finishing, bo nie trafiłem. Dobra, nieważne. Brawo, goalkeeper. Puść Adama, bo widzę, że to nie Antonio. Antonio! Strzelaj! Dobrze, przesunąłem go, dzika. Właśnie nienawidzę, jak się ktoś przesuwa bramkarzem, wiesz, generalnie. Tak? No. Mam nie przesuwać? No, proszę, nie przesuwaj. Jakbyś mógł. Ajajaj, dobre. Zupka. Jeszcze... Co? Dobrze, tak, tam był rzut wolny, widziałem to właśnie i się dziwiłem, że sędzia od razu nie odgwizdał. Strzelasz czy podajesz?
Centrostrzał będzie. Centrostrzał, dobra, dobra. A, wyciągnął to. Przesunięty znowu. Właśnie wiem, a już miałem kombinować coś, ale stwierdziłem, nie, no dobra, uderzę, nie będę. Ty taki troszkę kombinator jesteś. No oczywiście. Powinieneś pracować w kombinacie. taki żart rolniczy. Nie jestem rolnikiem, ale kojarzę takie. A to pasowałbyś na rolnika. Takie wiesz? Instytucje jak rolnik. Ty mi się kojarzysz z takim rolnikiem. Weź może, tak? No, weź może jakiś, nie wiem, kanał o rolnictwie zrób. No nie wiem, tak wyglądasz takiego właśnie, wiesz, porządnego rolnika ze wsi. No bo ja jestem ze wsi, ale roli to ja nigdy nie miałem. Ale miałem jakieś pole. Mi się kojarzysz z takim rolnikiem. Ej, co to za podania są? No halo! Dobrze. Czemu to jest No nie, no tym bramkarzem jeździ po tej bramce, nienawidzę tego, bo zawsze o tym zapominam. Jak ja wychodzę sam na sam, to mam od razu takie klapki na oczach, no nie, że już mnie nic nie interesuje. A, technicznie uderzę. Centurion! Jak centurion, to centrujemy, nie? Go, nie, o, ja. Nie, lol! Jakie to byłoby dobre, nie? No, bez jaj. Czemu to nie wyszło? Jak centurion, to centrujemy. I elo, prawie brama, nie? Ej, nie, no w czerwone trafiłem przez to, że taki dobry żart mi wyszedł. Ojej, oj. No nie. No spaduwa! Nie chodzi jak! Broni ten goalkeeper na 3 zgrania. No, przycisnąłeś mnie trochę w końcówce tej drugiej połowy, nie ukrywam. Tylko by się to nie skończyło bramką, ajajaj. Aj, aj. I to si turbę? Tak, tak, no, tak, tak. Ładnie urwał, panie, ładnie urwał, panowie. Nie ma co. Nie, to siedzi. Zielono. No ale kurde, no taki dziwny mecz, no bo jednak mogłeś coś postrzelać tutaj w tym meczu już, nie? No mogłem. Tu gdyby się nie przesunął, ale przysadzi ładnie. No ładnie, ładnie. Idealny strzał. Tak, a propos jeszcze rolników, nie? Przysadzi ładnie. No ja powiem, że pack and play z devem to są najweselsze pack and play. To jest odczołgania się taty deva po podłodze do grzejnika. Po inne jakieś różne żarty. To było najlepsze, nie? Zapomniałem kompletnie o tym. Ojej, pokażę teraz. Nowa rzecz wyszła ostatnio w FIFA. Dobra, nie? Super! Nie! Patrzcie gościa, co robi! A nie, oj, wyszło, dobra. Ale nie, co chciał zrobić? Masz za dużo ludzi masz w środku pola. On był zwykłym Seanem. Co to było? Nie mam pytań, nie? Pack and play! Adama, 61 strzał w piłkę, bo kopnął. Ale nie, to przecież to był rykoszet. To się odpiętą. No wiem, ale patrz jak on ten. No, dobra. Rozciągniemy tu i tam. Zagramy tu. Dośrodkujemy tam. No nie. Chłopie. Martinez. Nie, no, ja mam pytań, nie? Zobacz, starcie, ale Paczek jak wrednie o pierwsze piłkę od ziemi puścił. Tak. Co, bramkę do środka? Rzucaj, szybko, tak, no przódkę, dawaj, no bawimy się czy nie? Nie, zobaczcie, no def to się nie ma bawić, tylko na zwycięstwo nastawione, nie? Co tu się dzieje? Ależ odbiór! Dobre! Broni jest taki keeper. Co to było? Co tu się stało teraz? Co to za akcja? To była akcja, która idealnie podsumowała ten mecz. O Jezu, jak to przeszło? Nie! Co jak? Tu się dzieje? Auto, koniec. Skończy! Aj, no nic, no. Gratulacje, w drugiej połowie mnie tutaj ścisnąłeś. Także nie mogłem zbyt wiele zrobić, to trzeba przyznać. I nie ma co dyskutować. No ale w sumie fajny mecz. Fajny, tutaj troszkę sytuacji zmarnowałeś w pierwszym meczu, ale ogólnie spotkanie takie bardzo na plus. Można powiedzieć, że naprawdę bardzo ładne, nie? Dokładnie. Jak to wygląda w statystykach? No nie, jeśli chodzi o staty, to naprawdę jest wyrównanie. Wyrównanie. Mam nadzieję, że równie pasjonujący i ciekawy mecz będzie u Deva na kanale, także wbijajcie. Też w tym momencie będziecie widzieć, jak już quickseluję mój cały skład, w którym grałem. No i co, moi drodzy, bez przedłużania, to by było dzisiaj na tyle. Subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie, zostawiajcie łapeczki w górę oczywiście. No i trzymajcie się, na razie, piona, cześć!